Mam nadzieję, że te nasze wystąpienia, te moje przemowy nie męczą społeczeństwa i chciałbym, aby to społeczeństwo odebrało w sposób należyty i poprawny, o czym my rozmawiamy. Bo to nie jest dla mnie, to jest właśnie dla narodu polskiego, dla Polski. Pamiętajcie, że Polska dzisiaj jest w wielkim zagrożeniu. Na wiosnę ma być wielki cud.